Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na film, którego jeszcze nigdy na moim kanale nie było. A mianowicie pokażę Wam, jak zapakować się na wyjazd. Taki wyjazd 3-dniowy, na miejscu, oczywiście w kraju. Nie mówię o lataniu samolotem. Pomysł pojawił się spontanicznie. Nawet nigdy nie sądziłam, że taki film w ogóle nagram, chociaż sama osobiście lubię oglądać takie filmy. Natomiast nie sądziłam, że ja nagram. Ostatnio właśnie wpadłam na pomysł, czemu by nie. Pokażę Wam dzisiaj wyjazd taki typowo letni, ale już oczywiście sobie pomyślałam, że pokażę Wam też wersję zimową, jak przyjdzie już zima, albo jak już będą rzeczy zimowe wyciągnięte. I też nagram Wam odcinki odnośnie latania samolotem, bo wiadomo, że lecąc samolotem są różnego rodzaju limity bagażowe i w ogóle co można zabrać w bagażu podręcznym, co w dużym bagażu. Wiem, że sporo ludzi, zwłaszcza ci, co latają pierwszy raz samolotem, nie wiedzą w ogóle, o co chodzi i dużo się takich pytań pojawia. Więc nagram Wam też dwie wersje, letnią i zimową, natomiast tą letnią nagram już Wam, myślę, w przyszłym roku, jak się zrobi cieplej, ponieważ no, w tym roku już raczej nie zdążę. Mam nadzieję, że taka tematyka Wam się spodoba, takie coś inne będzie na moim kanale, nie będzie wiało nudą. To, co Wam dzisiaj pokażę, moją technikę pakowania, myślę, że sporo ludzi ją zna i sporo ludzi ją też używa, że tak to powiem. Natomiast stwierdziłam, że pokażę Wam po prostu, jak ja się pakuję, jak ja sobie z tym radzę, bo generalnie powiem Wam, że nie lubię się pakować, wolę się rozpakowywać, jak już gdzieś jestem, albo pakować w drodze powrotnej, no bo wtedy to wszystko wrzucamy do torby. Mam nadzieję, że filmik Was zaciekawi. Może co niektórzy odkryją coś nowego, o czym jeszcze nie wiedzieli. Zobaczymy. W każdym bądź razie zapraszam do oglądania. Dzisiaj film z zupełnie innej perspektywy, ale stwierdziłam, że tak będzie najwygodniej, żeby nagrywać. Mam nadzieję, że wszystko dobrze wyjdzie, bo tak jak mówię, pierwszy raz nagrywam taki film i nie wiem, jak to będzie. Zobaczymy. Dobra, przechodzę teraz do rzeczy, bo już na samym wstępie się troszkę rozgadałam i film może być zbyt długi. Jeżeli chodzi o moje wyjazdy, od dłuższego czasu, już od kilku lat, wprowadziłam taką zasadę, że przed wyjazdem, jakoś tydzień, dwa tygodnie przed wyjazdem, robię sobie listę, co mam zabrać. Tu też mowa jest o ciuchach, o różnych ładowarkach, kosmetykach, wszystko, co mam zabrać, sobie wypisuję. Często też się zdarza, że na przykład coś mi się przypomni za parę dni, więc sobie dopisuję, albo stwierdzę, że jednak tego nie potrzebuję, więc to skreślam. I powiem Wam, że to mi bardzo ułatwia pakowanie, ponieważ wtedy kieruję się po prostu listą i pakuję to, co rzeczywiście mam na liście, a nie tak jak było przed tym, zanim zaczęłam robić listę, to po prostu otwierałam szafę i stałam i patrzyłam, co ja mam zabrać. Teraz już tego problemu nie ma, lista naprawdę ułatwia pakowanie. Jeżeli chodzi o torbę, walizkę, ja kiedyś na wyjazdy takie krótkie brałam małą torbę, natomiast teraz mam walizeczkę taką małą. Przypominam, że ona była kupiona w Wilkinsonie. Kupiliśmy dwie takie ze względu na to, że ona miała idealne wymiary jak bagaż podręczny w samolocie, natomiast oczywiście oni co chwilę zmieniają te bagaże podręczne, no i ta walizka jest już za duża, ale generalnie na takie wyjazdy właśnie tutaj na miejscu, takie kilkudniowe, jak najbardziej się sprawdza, jest na kółkach, więc super. No i teraz ją otworzę. Jeżeli chodzi o torby, walizki, ogólnie opakowanie na wyjazd, to ja zawsze na spód kładę buty. I buty zawsze wkładam w worki foliowe. Tak wiem, worki foliowe to zgroza, ale na wyjazdy mi się bardzo przydają. Jeżeli chodzi o wyjazd 2-3-dniowy, w jednych, taki letni oczywiście, bo jesteśmy w tematyce lata jeszcze, to zazwyczaj zabieram jabłonki i jakieś sandały. Tutaj akurat padło na sandały, zresztą coś po mnie chodzi, na takie moje sandały ulubione. Akurat tą przypadkową parę teraz wzięłam, ale generalnie zazwyczaj zabieram sandały i w japonkach jadę, lub też właśnie w sandałach jadę, a japonki zabieram. Tak więc tutaj mam worki i zawsze buty chowam w worki. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli na przykład te buty się pobrudzą, a ja nie będę miała czasu ich wyczyścić, to nie chcę, żeby mi się pobrudziły ubrania. Zawijam ładnie
i kładę na skut walizki. Zawsze jeszcze na każdy wyjazd zabieram ze sobą jedne buty takie pełniejsze, sportowe. W razie W, gdyby na przykład pogoda się zepsuła, bo teraz jest ładnie, a na przykład pojedziemy i będzie padać, no to wiadomo, że w japonkach czy sandałach już nie bardzo. I te buty również wkładam w worek. I też wkładam na skut walizki. Ale też zdarza się, że jeżeli na przykład jadę na dłużej niż 3 dni i te buty nie zmieszczą mi się do walizki, to po prostu biorę je luzem. Bo wiecie, na miejscu to nie ma znaczenia, czy mam, nie wiem, jedną torbę, czy 10, tak wiadomo, im mniej, tym lepiej, no ale czasami nie wychodzi. Następnie, kolejny worek pakuję bieliznę. Jeżeli chodzi o wyjazd 3-dniowy, to tutaj mam tak, strój kąpielowy, bo jeżeli jedziemy gdzieś, gdzie jest ciepło, jest plaża, to można się pójść na plażę. Jeden stanik zabieram i 3 pary majtek, ale dodatkowo jeszcze jedną parę zawsze zabieram i 2 pary skarpet, gdyby jednak było zimno. Wszystko pakuję do jednego worka i również układam na stół walizki. Teraz przejdźmy do ubrań. Jeżeli chodzi o wyjazd, zazwyczaj staram się te rzeczy dobierać tak stylizacjami, żeby na przykład nie wziąć, nie wiem, 3 par spodni w kwiaty i 3 par bluzek w kwiaty, bo ja tak raczej nie chodzę. Więc jeżeli chodzi o bluzki, zabieram tyle, ile na ile dni jadę, czyli 3 bluzki plus dodatkowo jedną, tak żeby w domu mieć do chodzenia. Wiecie, ja po domu lubię chodzić bardziej na luzie, ale też wiadomo, różnie bywa, pobrudzimy się, no nie będziemy przecież prali, więc mam 4 bluzki z krótkim rękawkiem. Jakby były bardzo duże upały, 2 bluzki na ramionczkach. Oczywiście piżama. Jedna spódniczka. Ja, słuchajcie, latem uwielbiam chodzić w spódniczkach, w sukienkach. To jest dla mnie najlepsze. Jedne spodenki takie sportowe. Też mniej więcej wzięłam je bardziej do chodzenia po domu. Słuchajcie, cały czas mam wrażenie, że coś tutaj pomyłości. Do chodzenia na co dzień krótkie spodnie jeansowe, ale również zabieram ze sobą spodnie długie, normalne jeansowe, w razie gdyby właśnie było zimno. I dodatkowo polar, to też właśnie na wypadek, gdyby było zimno, ale tylko jeden. Tak więc zaczynamy pakować naszą walizkę. Jeżeli chodzi o ciuchy, kiedyś po prostu brałam o tak, na pół i tak wkładałam do walizki, jedno na drugim. Co mniej więcej wyglądało właśnie o tak. Natomiast później odkryłam metodę, którą cały czas używam, mogę tak powiedzieć. I zauważyłam, że dużo mniej miejsca, dużo więcej miejsca zyskują. Dużo mniej miejsca te rzeczy zajmują, bo jeżeli tak ułożymy te rzeczy, no to jednak sporo miejsca zajmuje, a tak naprawdę dużo tu nie ma. Więc ja wymyśliłam sposób taki. Znaczy, nie wymyśliłam ja, bo on już jest na pewno znany przez wiele osób. Zwijam sobie te rzeczy po prostu w rulonik. O. I zamiast mieć tak, mamy tak. I potem układam w walizce. Tutaj na zbliżeniu Wam pokażę, jak to wygląda. Po prostu bierzemy i wkładamy. Bierzemy i wkładamy. I tak to właśnie wygląda. Kiedy ciuchy już mamy spakowane, przechodzimy do innych rzeczy, bo wiadomo, że oprócz ciuchów musimy zabrać jeszcze kosmetyczki, różne inne rzeczy. Ja zawsze zabieram ze sobą oczywiście swój ręcznik do twarzy, ręcznik do włosów i ręcznik taki podróżny.
bez względu na to, gdzie jadę, czy jadę do hotelu, gdzie są ręczniki, czy jadę do znajomych, zabieram ze sobą zawsze ten ręcznik. To jest właśnie taki turystyczny z mikrofibry, rewelacyjny, zawsze go zabieram. Więc jego też tu wsadzamy. Te ręczniki wsadzę sobie tutaj do kieszonki. O. I kosmetyczki. Jedną kosmetyczkę zabieram z lekami. Zawsze ze sobą zabieram małą apteczkę. I w tej apteczce zazwyczaj mam przeciwbólowe tabletki, plastry, Compeed. Fantastyczne plastry, jeżeli chodzi o jakiekolwiek pęcherze, odciski. I oczywiście stoperan. I jeszcze zabieram polopirynę S. To jest taka apteczka, którą zawsze ze sobą zabieram, gdziekolwiek jadę. I ją zawsze wkładam też pod ciuchy do walizki. Następnie mam kosmetyczkę Rimmel. Tutaj zazwyczaj mam opakowanie na soczewki, gumki do włosów oraz spinkę. Ale jeszcze dużo innych rzeczy, na przykład biżuterię jakąś, jeżeli potrzebuję jakąś, wiecie, inną czy coś takiego, jakieś takie małe pierdolki, to zawsze tutaj wsadzam. Kolejna kosmetyczka to jest kosmetyczka, w której zawsze włożę jakieś ładowarki do tabletu, do telefonu, do aparatu. I tutaj zazwyczaj one jeżdżą, natomiast teraz nie mam ładowarek, mam tylko dwie przejściówki i to wszystko. Ale generalnie ta kosmetyczka właśnie służy na ładowarki i ją sobie wsadzam też tutaj. Zresztą tą małą też tutaj wsadzę. Zamknę, żeby mi nie wyleciało. No i dalej kosmetyki. Jeżeli chodzi o kosmetyki, nie wiem czy pamiętacie, ja używam takiej kosmetyczki, to jest ogólnie Lunchbox. Ja sobie wycięłam, ona jest w ogóle strasznie brudna, powinnam ją wymyć. Tu sobie wycięłam gumę na sztućce i po prostu używam to jako kosmetyczki na kosmetyki, kolorówkę. To się u mnie najlepiej sprawdza. Jeżeli chodzi o wyjazd 2-3-dniowy, biorę naprawdę minimalistyczną ilość kosmetyków. I po pierwsze, oczywiście bazę biorę, podkład zazwyczaj biorę jeden i akurat latem najczęściej używam Bourjois Healthy Mix albo jakiś krem CC czy BB. Do tego jeszcze powinna mieć rozjaśniacz do podkładu, ponieważ ten Bourjois Healthy Mix jest dla mnie za ciemny, ale zapomniałam tutaj go zabrać ze sobą, więc taki podkład ze mną zazwyczaj jedzie. Szukam korektora. Korektor pod oczy. Puder, zazwyczaj staram się brać puder w kompakcie, natomiast jeżeli biorę sypki, to zazwyczaj go zabezpieczam wacikiem, żeby po prostu się nie wysypał. Tusz do rzęs jeden biorę oraz biorę ten mój stary Catrice, bo używam szczoteczki do rozczesywania. Korektor zielony na razie co, on się świetnie przydaje, jeżeli mam jakieś zaczerwienione miejsce. I oczywiście Catrice Camouflage, też jak coś tam nam wyskoczy i chcemy to zakryć. Bronzer, kredka, esens do oczu, ja żadnych cieni na wyjazdy nie biorę, bo stosuję swój makijaż taki na co dzień. Jedną pomadkę taką nudziakową biorę i oczywiście pomadę do brwi. Dodatkowo szczoteczka i pędzelek do brwi, oczywiście zalotka, pędzel do pudru, pędzel do bronzera i pędzel do blendowania bronzera. Oczywiście jeszcze zabieram gąbkę do makijażu, ale obecnie jest brudna, mokra, dlatego jej nie brałam. I tak się prezentują moje kosmetyki na wyjazd, które wsadzam też pod ciuchy. I to by było na tyle, myślę, jeżeli chodzi o zapakowanie walizki. Na górę zawsze kładę właśnie Polar. I walizkę zabezpieczam tymi pasami, co tu są. I walizka jest spakowana na wyjazd. Teraz pewnie sobie pomyślicie, zaraz, zapakowała walizkę, ale nie wzięła żadnych kosmetyków, w sensie do pielęgnacji.
Oczywiście kosmetyki również zabieram, ale w momencie, kiedy jest to wyjazd taki na miejscu, nie latamy samolotem, to po prostu biorę je oddzielnie, żeby zaoszczędzić też miejsce w walizce. I zazwyczaj biorę jedną kosmetyczkę, jest to mój kuferek już stary jak świat, ale czasami zdarza się, że biorę tą moją walizeczkę, nie wiem czy pamiętacie. W nią się też świetnie wszystko mieści, ale na razie będziemy używać tej. Jeżeli chodzi o kosmetyki, jeżeli pielęgnację, to też zabieram minimalistyczną ilość, czyli typu na przykład, nie wiem, maski do włosów, czy tego typu rzeczy, peelingi do twarzy, do ciała, to sobie naprawdę na takie wyjazdy daruję, czy maseczki nawet. Chociaż maseczkę czasami sobie wezmę, bo maseczki akurat są małe, ale przez 3 dni, jeżeli nie zrobię maseczki, to naprawdę się nic nie stanie. Więc zaczynamy, co biorę. Oczywiście żel do twarzy, akurat tutaj mam normalne opakowanie duże, ale zdarza się, że biorę małe. Tonik, akurat tutaj mam bez pompki, taki normalny, otwierany. Płyn do soczewek. Woda do demakijażu oczu. Chusteczki do demakijażu oczu. Szampon i odżywkę. Natomiast ja biorę małe opakowania. Te mają po 100 ml i one naprawdę na takie wyjazdy 3-dniowe wystarczają mi na bardzo długo. To nie są szampony, które ja na co dzień używam, ale przez 3 dni, jeżeli raz umyję, no, umówmy się, że codziennie włosów nie myję, więc na takim wyjeździe 3-dniowym raz umyję włosy innym szamponem, to się nic nie stanie, a ile miejsca zaoszczędzę. Dalej mam płyn do mycia Sanex, też miniaturka. Płyn do higieny intymnej Femme Fresh, również miniaturka. Mały batist, ponieważ suchy szampon zawsze ze mną jeździ. Mały dezodorant Rexona. Oczywiście serum. Moje kremy na dzień i na noc. Krem pod oczy. Spray do stóp zieja. Olejek do włosów. To oczywiście też ze mną musi jechać. To jest żel, jak jakiś nieprzyjaciel nam się na twarzy pojawi, to wtedy używamy tego żelu, więc on ze mną zawsze jeździ. Wkładki zabieram oczywiście. Zazwyczaj zabieram 2 więcej niż dni, na które jadę, czyli w tym przypadku 5. Jeżeli oczywiście wypadają to nasze kobiece dni, no to wiadomo, tampony, podpaski również zabieramy. Grzebień do włosów, do mokrych włosów rozczesywania. Oczywiście moja szczotka do mycia twarzy. Maszynka do golenia. Jeden perfum. Szczoteczka do zębów oczywiście, tylko moja jest tak duża, że muszę ją rozkładać. Pasta do zębów jeździ zazwyczaj u Jarka w kosmetyczce, więc jej nie pakuję. Opaska do włosów. Szczotka do włosów. I to by było na tyle. I wszystko dzięki temu zmieściło się w jednej kosmetyczce i to jedzie po prostu luzem. Jeżeli chodzi o wyjazdy, ja kiedyś zabierałam wszystko w pełnowymiarowych opakowaniach i potem stwierdziłam, że to jest bez sensu, bo i tak nie jestem w stanie zużyć tych rzeczy, tak? Czy na przykład szampon do włosów, no po co brać duże opakowanie? Żel pod prysznic, po co? Można wziąć małe. I wtedy zaopatrzyłam się w takie zestawy podróżne. Tutaj mamy 2 butelki rozkręcane, jeden atomizer i 2 małe pojemniczki. I na przykład jeżeli chodzi o, często właśnie jeżeli nie mam małych opakowań produktów, to sobie przelewam tutaj szampon, odżywkę, oczywiście nie całość, tylko pół. A do tych pojemniczków takich zakręcanych, okrągłych zabieram na przykład balsam do ciała, bo taka pojemność mi starczy. Tak więc to też jest dobre rozwiązanie, jeżeli chodzi o kosmetyki. Właśnie ten tonik, który ja mam teraz, mogłabym sobie przelać do jednej takiej buteleczki i dzięki temu też zyskać miejsce. Więc to jeżeli chodzi o kosmetyki. I jeszcze oczywiście zabieram torebkę. Do torebki zazwyczaj wsadzam portfel, klucze, tablet, aparat i wiecie, różne takie rzeczy. Ja jestem zwolenniczką dużych toreb.
nawet na co dzień, a na wyjazdy już zwłaszcza i lubię torby pakowne, gdzie mogę dużo tam do niej naładować. Zazwyczaj na wyjazdy brałam tą torbę. Ona, pomimo tego, że ma tylko jedną kieszeń, jest naprawdę bardzo pakowna. Ale ostatnio, już jakiś czas temu, kupiłam sobie taką torbę. I ona naprawdę jest pakowna i teraz na wyjazdy ją zabieram. Naprawdę tu jestem bardzo dużo w stanie zapakować. Ale wiadomo, to jest taka torba na wyjazd. Jeżeli wiem, że będziemy gdzieś chodzić, to wiadomo, że nie chcę ze sobą takiej dużej torby dźwigać. I wtedy zabieram ze sobą małe torebki, typu na przykład taka. Mała czarna torebka przez ramię. Dzięki temu mogę sobie swobodnie chodzić. Wiadomo, dużo tutaj nie potrzebuję, żeby zabrać. Albo zabieram też taką małą. I one zazwyczaj właśnie albo jadą w walizce, albo wkładam je po prostu bezpośrednio do tej torby. I to by było na tyle. Tak wygląda moje pakowanie na wyjazd 3-dniowy, w okresie oczywiście letnim. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, czy takie filmy Wam się również podobają. Ja nie sądziłam, tak jak mówiłam, że kiedykolwiek nagram taki film. Zresztą, tak jak mówię, to co wszystko tu pokazałam, to raczej każdy z Was wie i każdy z Was ma swoją metodę pakowania. Natomiast ja Wam chciałam po prostu pokazać swoją. Taki inny film po prostu niż zawsze. Dzięki bardzo, że byliście. Pamiętajcie oczywiście o śledzeniu mnie na Instagramie. Ja już zapraszam Was na moje kolejne filmy. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia.